Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony neutrala. To kolejny odcinek z gry Shake's and Fidget. Dzisiaj tak naprawdę odcinek nietypowy. Wczoraj był odcinek bardzo długi, natomiast dzisiaj będzie o wiele krótszy, ale myślę, że ciekawy. Myślę, że ciekawy dlatego, że pojawiła się pierwsza osoba, która wbiła 600 poziom w grze Shake's and Fidget. Co prawda pojawiła się już jakiś czas temu, było to dokładnie 7 grudnia, także no już 4 dni temu z tego co widzę. Więc tak jak mówię, no już dość długi czas tak naprawdę minął kto siedzi w tym community i tak można powiedzieć głębiej pewnie o tym wie. Ja też o tym wiedziałem od razu, ale jakoś się nie składało, żeby o tym nagrać. Natomiast zobaczyłem, że nikt w Polsce o tym nie nagrał, więc stwierdziłem, że dlaczego by nie i taki odcinek sobie wrzucimy. Więc zaraz przejrzymy w ogóle konto tej osoby. Zaraz przejrzymy też pozostałe dwa konta, które ta osoba ma, oczywiście, na innych serwerach. Wszystkie co ciekawe są tobie 1, no i bardzo, ale to bardzo myślę, że ciekawa sprawa ciekawa w ogóle persona, ten człowiek, więc no fajnie, żeby mu poświęcić odcinek i oprócz tego, może później jeszcze jakiś tam bonusik z berserka wleci, to sobie powiedzmy w międzyczasie przemyślę. Zanim do tego przejdziemy, krótkie, że tak powiem, informacje. Po pierwsze, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli takie. Można powiedzieć, że ciekawostki Wam się podobają. Bądź też w dół, to tak jakby mi jest obojętne. Fakt faktem, jeżeli wam się nie podobają, oczywiście, to w dół, w każdym razie, no, każda ocena film pozycjonuje w górę. Oprócz tego, proszę o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem to już jest standard. Mamy tak naprawdę jeszcze 3 tygodnie na to, aby udało nam się wbić do końca roku 1000 subskrypcji. Tak naprawdę brakuje w tym momencie chyba niecałe 600, więc no już idzie to o wiele wolniej aniżeli na początku, ale liczę na was i mam nadzieję, że uda nam się to uczynić. Co do wczorajszego odcinka, bo jeszcze mogę się odnieść tak naprawdę chwileczkę do opinii. Dużo opinii było takich, że chcecie takie długie odcinki, że jakby podoba wam się. Dużo osób pisało, że tak naprawdę obejrzało od początku do końca. Nie wiem czy to prawda, czy to nie, jakby nie wnikam w to. Fakt jest taki, że po prostu na tego typu odcinkach ja po około, nie wiem, 20 minutach, ja już nie wiem o czym wam, wam mam do was mówić. Tak jak nagrywamy jeszcze odcinek z lochów i co chwilę jakiś inny loch bijemy i tak dalej, no to jakiś tam komentarz jest ciekawy, ale jak tam non stop ładowaliśmy to tornado bez przerwy, Wy tak naprawdę no to było ciężko yy, jakieś ciekawe tematy poruszać przez prawie godzinę, yy, więc, no, więc no mówię, no takie odcinki mi jest bardzo ciężko nagrywać i raczej takich długich odcinków nie będzie. Dłuższe odcinki czasem wychodzą fakt, ale tak jak mówię, yy, klikamy różne lochy, więc jakby i robimy generalnie różne rzeczy, więc jakby yy, jest to wszystko łatwiej komentować. A ja tam jak sami mogliście zauważyć, yy, przez około 15-20 minut mówiłem z sensem, yy, no a później zaczęło się gadanie tak naprawdę o niczym yy, i nie byłem zbyt zadowolony z tego odcinka. Koniec końców, ale no, yy, myślę, że sama zawartość, nazwijmy to, była ciekawsza, aniżeli właśnie yy, to, co ja tam yy, dopowiadałem, powiedzmy. Ok, i tak naprawdę lecimy. Jak widzimy, możemy kliknąć jedyneczkę i mamy. Don Serapio jest to osoba, która wbiła pierwsza w grze 6 Fidget 600 poziom. Yy, jest to, jak widzicie, wojownik, więc to w ogóle jest podwójna radość dla mojego serca. Yy, I co możemy o nim powiedzieć? No, przewaga czci jest dość duża, jeżeli chodzi o tutaj nie jest co prawda aż tak bardzo duża, jak na tak stary serwer, ale no jakaś tam jest no i przewaga levela tak samo no widzicie, że tutaj jednak tych leveli o wiele więcej ma nad swoimi oponentami, natomiast no co, dobrze, że twórcy się zorientowali, nazwijmy to w porę i tam w którejś z poprzednich aktualizacji podnieśli ten maksymalny poziom do właśnie 700 poziomu, bo już, bo już tam dużo osób w ogóle było takich które miały tak gdzieś 590 Poziom coś takiego i trzymały lochy. Dużo osób, no może nie dużo, ale sporo takich było, no jakaś tam, powiedzmy, garstka. I po prostu z tego co słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie straszyli twórców gry, że jeżeli faktycznie te lochy zrobią, to wbiją ten 600 poziom i żeby jak najszybciej go podnosili. No i twórcy podnieśli, nie wiem, czy pod wpływem właśnie tych osób, czy generalnie tak zdecydowali, że już sporo osób się zbliża do tego 600, no i że wypadałoby podnieść, no i faktycznie podnieśli do 700 poziomu. Poziomu, więc, te, więc teraz Don Serapio może cisnąć dalej. Jest to duże osiągnięcie. Jest to duże osiągnięcie 600 poziom. Konto, z tego co wiem, ma około 10 lat, więc no gra na nim bez przerwy, no jest piękne. Po prostu, no, tak jak mówię, nie dość, że, że to jest właśnie pierwszy 600 poziom. To jeszcze wojownik, co dla mnie jest, no, coś cudownego. Co ciekawe, ta osoba ma jeszcze dwa konta na serwerze ósmym niemieckim i na serwerze dziewiątym niemieckim. To jest na serwerze siódmym niemieckim, jak sami możecie zauważyć. I co ciekawe, wszystkie te konta są w rankingu światowym. Tutaj akurat jest to. Jeden. Tutaj jest na serwerze 8 jest top 1, na serwerze 9, niemieckim jest top 3 i tutaj ten Don Serapio jak widzicie na serwerze siódmym niemieckim tak samo na top 15 się znajduje. Więc no, jak sami widzicie. Jeszcze go zazdrościć, tak jak mówię, no jest to ciekawa osoba. Nie dość, że na każdym serwerze jest top 1, to 1, jeszcze, to jeszcze w tym rankingu światowym też jest bardzo wysoko, więc no wow, nie? Tylko, tylko pozazdrościć, naprawdę. I co mogę więcej powiedzieć? No, jeżeli chodzi o statystyki, możemy zerknąć: 64, 65 zaokrąglimy i 62 tysiące. Tutaj te boki, no to mniejsza oto, ale okej okay, no ma tutaj 65, 62, na przykład ten Magile ma? Ten mag ma 90 40. Czyli on ma powiedzmy, można powiedzieć w sumie 130 tysięcy tych swoich statystyk, natomiast tutaj Don Serapio ma 65 i 60, no 125, 100 powiedzmy no podobni są jeżeli chodzi o te boki to faktycznie są podobni ja mam nadzieję że tutaj głupoty nie strzelę ja mam strasznie słabą matematykę jak liczę tak w głowie jeszcze mam to, par to nie parcie tylko takie presje powiedzmy że, że jakby to nagrywam i to idzie gdzieś tam w świat ale no tak no tutaj 90 plus 30 no to jest plus 40 no to jest 130 tysięcy no i tutaj 65 powiedzmy plus 60 no to jest 125 tysięcy tutaj jeszcze 2,5 no powiedzmy Powiedzmy właśnie 127 łącznie tych głównych statystyk, więc jeżeli chodzi o statystyki to są bardzo blisko, natomiast jeżeli chodzi właśnie o level, no to Don Serapio bardzo, ale to bardzo tutaj odskoczył. Myślałem, że te, te statystyki będą mu kulały, powiedzmy, no bo jednak skoro wbił ten pierwszy 600, to zakładam, że idzie na golda, nie jest to potwierdzone, nie wiem, ale, ale no można by tak wnioskować. Na, na Golda, powiedziałem, na Expa, chciałem powiedzieć, że idzie na Expa, można by tak wnioskować, ale nie wiem, nie mam pojęcia, więc, jakby nie będę się na ten temat wypowiadał. No, ale jak sami widzimy, no tutaj te statystyki y, są faktycznie, no tutaj ten zwiadowca to w ogóle odstaje. Może to jest kwestia po prostu tego, że, że właśnie tutaj Don Serapio zaczął przed tym magiem, ten mag musiał go gonić y, i przez to, no, level ma dość do tyłu, ale już statystykami go y, tam, można by powiedzieć, delikatnie przegonił. Więc y, możliwe, że tak jest, nie wiem. Y, więc tak to wygląda, no. Pierwszy 600 poziom jak pamiętamy niedawno 600 to był maksymalny teraz już jest 700 maksymalny na pewno level z kalendarza codzienny bardzo pomaga w tym żeby, żeby właśnie te levele kolejne zdobywać i generalnie mm, będzie to szło nawet na takim levelu w miarę szybko. No co 20 dni mamy level, więc no, jakoś to wygląda. Okej, okay, możemy jeszcze sobie na szybko przelecieć. Jak widzicie, ja tutaj już porobiłem na innych kontach. Yy, możemy sobie szybko jeszcze przelecieć inne jego postacie. Jak widzicie, to jest yy, tak jak mówię, serwer ósmy niemiecki. Yy, tutaj ma akurat 593 poziom. I jak to wyglądałem jest go statystyki. Powiedzmy 70 i tutaj też powiedzmy 70, czyli yy, 140 ma prawie tysięcy. 1000 statystyk, natomiast ma level mniejszy, więc tu a serwer jest. Nie wiem, czy serwer jest starszy, czy wychodzi w tym samym momencie. No ale tu już tych statystyk ma więcej i to 15 tysięcy, więc no jakby nie było sporo więc tu można powiedzieć, że już bardziej te, tego golda sobie tutaj. W tego golda sobie po prostu idzie. A zobaczmy, jak tutaj na przykład top 2 tutaj ma 92 tysiące, tutaj ma 32, czyli no możemy łatwo wywnioskować, że 114 124 tysiące, o ile dobrze liczę? Tak, no dobrze, liczę, kurde. No, powiem wam, że niedobrze. Ja jestem generalnie słaby z matematyki, a jeszcze tak jak mówię, pod presją to już w ogóle, ale okej, okay, bo nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, no już o tym mówiłem. 124 tysiące małącznie, więc już tutaj no. Jeżeli chodzi o te statystyki, to tutaj ma o wiele większą przewagę i też ma przewagę levelowo, więc ma generalnie przewagę, można by tak powiedzieć. No ale tutaj widzę, że ten mak tak samo ciśnie, bo też ma maksymalne runy. Często na tych starszych serwerach ci gracze top 1, top 2 bardzo sobie olewają na przykład te runy i te runy są. Po prostu mierne y, są słabe, bo no nie robią im różnicy, tak? Nie robią im różnicy, czy będą mieli 60% w broni, czy tam załóżmy 30, nie? Y, na takim wysokim poziomie. No a tutaj widać, że jednak cały czas o to dbają. Y, dobra, lecimy dalej. Ostatnie jego konto, tak jak mówię, no tak tylko przelecimy na szybko. Ostatnie jego konto to jest y, tak samo wojownik. Zauważcie, że na każdym koncie gra wojownikiem. Dla mnie to by było nudne, powiem Wam szczerze, grać, y, grać tą samą klasą na kilku serwerach. Nudne, y, jak już gram, tak samo jak za. Grać na W40 wojownikiem, to z wojownika na W35 zrezygnowałem, dlatego, że, no, tak jak mówię, no, grać jeszcze różnymi klasami rozumiem, ale tą samą to już się lepiej na przykład na takim jednym serwerze skupić, aniżeli na kilku. No, ale jak widzimy, o jemu tutaj bardzo dobrze to wychodzi, bo na każdym z tych serwerów jest top 1. Tutaj zobaczmy, przewaga jest ogromna, jeżeli chodzi o cześć. Na tym serwerze 8 taka nie była, też była delikatna, tak samo jak i na 7. Tutaj jest naprawdę ogromna. Tutaj top 2 to też jest wojownik, no ale zobaczmy, no, tutaj levelowo, no, to jest naprawdę. Dość duża przepaść no i tak, teraz sobie zobaczcie co musi pomyśleć, co musi myśleć taki wojownik, który tutaj jest top 2 i ma y, za zadanie powiedzmy rywalizować z takim bad news ronem, y, no to jest y, bad news ronem może bardziej, no to no nie dogoni go, nie dogoni go, musiałby skończyć gra i tak by mu to zajęło bardzo długo, żeby go dogonić, więc no on jest tak naprawdę można powiedzieć skazany na wieczne top 2 nie. Y, no ale tutaj to jest na pewno kwestia tego, taka, taka różnica levelowa to jest kwestia różnych dat start powiedzmy, na tym serwerze, to też trzeba brać pod uwagę, ale okej, okay, nieistotne, tutaj zobaczmy, no tak samo, statystyki bardzo podobne do serwera ósmego, można powiedzieć, że 140 tysięcy w zaokrągleniu, tutaj top 2 ma ile? 65,32, no więc różnica jest bardzo duża, tutaj jeszcze jest 50, 560 level, czyli taki wyższy też, a jak tutaj u niego statystyki? 65,23, no czyli jak sami widzicie, tutaj już, to chyba jest jego najmocniejsze konto względem innych na serwerze, nie? Tutaj sobie zrobił największą no i tutaj raczej yy, będą mieli problem. Generalnie jak nie przestanie grać, no to już go nie dogonią, bo no widzicie, yy, jeżeli chodzi o te statystyki, no to on ma tutaj... No bardzo dużo, nie? Ten się tutaj do 100 tysięcy powoli zbliża, a ten 50 ile tam miał dokładnie? No też, no nawet mu jeszcze sporo brakuje, 10 tysięcy mu brakuje w zaokrągleniu do tych 100 tysięcy, no a ten ma 140, czyli no około 50 tysięcy tutaj głównych statystyk ma przewagi, więc no jest to bardzo, ale to bardzo dużo. Okej, okay, mamy 11 minutę, tak naprawdę w tym momencie mógłbym skończyć i nie wiem czy tego nie zrobię, w sumie zrobię, wiecie co? Miałem jeszcze Wam wrzucić taki bonus berserka, gdzie tam ładujemy te statysty Styki i tak dalej, ale berserk był niedawno. Może się z tym wstrzymam, może troszeczkę poczekam i może znagramy sobie normalnie berserka jako taki normalny odcinek i wtedy to wykonamy. Więc tyle. Myślę, że mi krócej zejdzie, zeszło mi sporo. Także taki krótki, od, krótszy odcinek, dlatego że wczoraj był dłuższy. Ja wam dziękuję za uwagę. Zostawiajcie kciuka w górę. Wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu lub w opisie. Kciuka w górę, tak jak mówię, jeżeli Wam się podobało, jeżeli nie, to w dół. Subskrypcję z dzwoneczkiem, co jest tak naprawdę najważniejsze dla mnie w tym momencie, bo lecimy po 10 tysięcy. I co mogę Wam więcej powiedzieć? Tak naprawdę chyba tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.